Witajcie w nowym vlogu. Od rana miałam nagrywać, ale miałam jakiś problem z kartą pamięci i już stwierdziłam, że kupię sobie nową, że nic już się z tym nie da zrobić. Wyskakiwał mi taki komunikat, że karta pamięci zablokowana. I ja głupia stwierdziłam, że już zepsuta oczywiście. Stwierdziłam, że trudno, kupię sobie nową. Jako że wybierałam się do Rzeszowa, bo musiałam dokupić sobie podręcznik do języka angielskiego na zajęcia, na studia, i jechałam do księgarni przy ulicy Gałęzowskiego. Naprzeciwko tej kupiłam właśnie tą książkę i naprzeciwko tej księgarni znajdował się sklep naprawa aparatów cyfrowych. Myślę sobie, zaglądnę, najwyżej gość mi powie, że już trudno po karcie. I okazało się, że na karcie było jedynie tylko takie zabezpieczenie, taki guziczek, który należało przesunąć. No i karta uratowana i pieniądze zostają w kieszeni, i dlatego stwierdziłam, że pieniądze, które miały zostać wydane na kartę, wydam w taniej odzieży. Także stąd ten mój uśmiech. Jestem w samochodzie, także takie światło do dupy. Jestem na podziemnym parkingu w Center Parku. Kto z Rzeszowa, ten powinien kojarzyć. Także no, taki smutny dzień z happy endem. Także chodźcie ze mną. Zrobione. Sukienka oversize, sportowa, i torebka. Może jak kupię więcej rzeczy, to zrobię haul. szykuję szybki obiad. Mam tutaj rosół, którego podgrzeję i dorzucę zamrożony groszek zielony. Jak się to troszkę podgotuję, to zblenduję i zrobię taką zupę krem z zielonego groszku. Do mojej zupki zrobię jeszcze grzanki. Obkrawam skórki i kroję w kratkę. Na zdjęcie hybryd. Mam teraz taki normalny, zwykły lakier. Jest to Mark GelShine na Berynati, coś takiego. Także tym razem takie króciutkie paznokcie. Moje naturalne. Zmiana od tych półmetrowych szpon. Ja osobiście uważam, że krótkie paznokcie lepiej wyglądają w ciemnych odcieniach, w ciemnych kolorach. Dajcie znać, co sądzicie. Dziękuję za oglądanie, proszę o lajki oraz subskrypcję, a ja zabieram się za moją pyszną kolacyjkę i wyborne winko. Do następnego!